Przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim powstaje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwany PSZOK. Punkt zostanie rozbudowany o mobilny system zbiórki odpadów, którym będzie się zajmował Zakład Usług Miejskich. Pozyskamy dodatkowe przede wszystkim sprzęt dla Zakładu Usług Miejskich, czyli dla operatora takiego PSZOK-a, gdzie będzie wykorzystywany dla nie tylko w związku z tym miejscem, ale też będzie to mobilne na całym mieście. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. W tej chwili posiłkujemy się firmą, która wygrała postępowanie na odbiór odpadów komunalnych, choć w poprzednim okresie, chcę przypomnieć, że w poprzednim okresie, gdzie firma inna wygrała postępowanie przetargowe na odbiór odpadów, Zakład Usług Miejskich świadczył przez parę miesięcy takie usługi. Gminny PSZOK będzie gotowy na wiosnę 2024 roku. Inwestycja przy ulicy Samsonowicza ma kosztować 23 miliony złotych. Oczywiście my jesteśmy zobligowani umową z operatorem właśnie odbioru śmieci, więc kontrakt mamy do końca przyszłego roku, więc sam być może punkt selektywnej zbiórki odpadów to już nasi prawnicy ewentualnie będą dyskutować, czy będziemy zaczynać już, że tak powiem, z marszu, czy też do końca kontraktu już nasz operator będzie wykonywał za nas tą usługę. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą pozostawić odpady, których nie można oddać w ramach comiesięcznej zbiórki odpadów organizowanej w workach i pojemnikach.